tak chcę poruszyć temat cierpienia. Czy chrześcijanie muszą cierpieć? To chcę poruszyć teraz. Cierpienie, przyjaciele, to jest ból lub doznanie braku lub doznanie jakiejś straty doświadczone przez jakąś osobę. To jest cierpienie. Ból lub doznanie braku lub doznanie jakiejś straty. To jest cierpienie. W Dziejach Apostolskich 17:3 mamy taki zapis. Dzieje Apostolskie 17:3. Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Chrystus musiał cierpieć. Musiał cierpieć, aby zmartwychwstać. Więc widzimy, że Chrystus cierpi. Czyli On doznaje bólu, doznaje braku, doznaje straty. I On to robi w sposób bardzo świadomy. Idzie sam na krzyż. On nie jest przez nikogo przymuszany. On mówi, wręcz nikt mi życia nie odbiera, sam go oddaje. Czyli on się co robi? Decyduje na cierpienie. Decyduje. I jest napisane, że on musiał cierpieć, aby zmartwychwstać. Czyli jego cierpienie posiadało cel. Chrystusa cierpienie posiadało cel. Jakie jest, chcę w ogóle, żebyście też wiedzieli, że to jest jedyny zapis sankcjonujący cierpienie. Nie ma innego zapisu w Piśmie Świętym, biorąc pod uwagę podłoże Nowego Przymierza, że istnieje jakikolwiek inny powód cierpienia, jak tylko ten, aby zmartwychwstać. Ja potem powiem o tym więcej, do tego wrócę, ale chcę pociągnąć temat Chrystusa. Pierwszy list Piotra 3:18 mówi tak. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Chrystus raz cierpiał za co? Za grzechy. Czyli błędy. Wiecie, że grzech to błąd. To jest harmateia, greckie słowo oznaczające błąd. Grzeszyć oznacza błądzić. Jakkolwiek zbłądzić. Pójść w prawo, a należało iść w lewo i tak dalej, i tak dalej. Później sobie opiszemy troszeczkę takie rzeczy, do których się przychrzania religia. Ale najpierw chcę pokazać bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o Chrystusa. Widzimy zatem, że jedynym celem cierpienia było zmartwychwstanie. Wyciągamy zatem bardzo prostą analogię, że jedynym skutkiem cierpienia może być zmartwychwstanie. To jedyny skutek. Czyli cierpienie, ono tak naprawdę musi zakończyć się zmartwychwstaniem, czyli sukcesem. Czyli cierpienie tak naprawdę ono do niczego więcej ma nie prowadzić niż do zakończenia się cierpienia. Ono się kończy, to cierpienie. Tutaj widzimy, że ono się kończy. Za chwileczkę mamy opis, że on cierpi, aby tak, grzechy zostały zmazane. Czyli dlatego, aby grzechy zostały zmazane. Czyli widzimy osobę Jezusa, która, i tutaj zaznaczam, nie ma w innym miejscu pisma jakiejkolwiek informacji, że jakakolwiek forma cierpienia, ona ma, ona się przyczynia do tego, aby grzech został zniwelowany, czy aby wyjść z błędu.
Czyli jedynie Chrystus, i to jeden raz, to jest jednorazowa historia, cierpiał, tak, za błędy ludzi. A więc już nikt na świecie z ludzi, którzy oddali życie Jezusowi, tak, nigdy nie musi cierpieć za swoje błędy. Posłuchaj, mówię ci teraz bardzo ważną rzecz. Rozumiesz? A końcem ewentualnie każdego cierpienia, które nastąpi, tak, musi zdobyć sukces, o ile ten chrześcijanin tak wierzy. Krótko powiedziawszy, nie ma przyporządkowanego cierpienia życiu chrześcijanina. Tego nie ma. To nie znaczy, że ono się nie pojawia, ale to oznacza, że ono nie posiada prawa pojawiania się. Czyli jest bezprawne, tak? Bezprawne. Totalnie bezprawne. Każde cierpienie jest bezprawne w twoim życiu. Każdy ból, każde odczucie braku i każde doznanie straty są bezprawne. Po prostu. Bezprawne. Bezprawne. Chyba że, co zrobisz? Zgodzisz się. I wtedy jako Pan swojego życia, bo w imieniu Jezusa jesteś Panem swojego życia. Rozumiesz? Nadasz prawo cierpienia. Tak jak to zrobił Chrystus. To nie ma takiej potrzeby. Oprócz jednej, ale za chwileczkę nie powiem, jest jeden precedens. Tylko i wyłącznie. Ale każdy posiada tą możliwość. Czyli każdy chrześcijanin ma prawo dać cierpieniu wolną drogę w swoim życiu. Krótko powiedziawszy, cierpisz, bo zdecydowałeś, że chcesz cierpieć. To jest związane z tobą. Cierpienie jest związane z tobą. A nie z tym, czy coś na ciebie wpływa w taki sposób, że ty musisz cierpieć. Nie musisz cierpieć. Nie musisz. To jest dokładnie związane z wymianą krzyżową. Nie musisz chorować. Nie musisz być biedny. Nie musisz być odrzucony. Nie musisz być samotny. Nie musisz być załamany. Rozumiesz? Nie musisz. Ale możesz. Bo nadal posiadasz wolną wolę i możesz zdecydować o tym, aby twoje działania, rozumiesz? Nieważne teraz, czym powodowane, bo to nie o to chodzi, spowodowały czynniki przeciwne krzyżowi. Możesz, jak chcesz, się rozchorować. Możesz, jak chcesz, nie mieć pieniędzy. Możesz być nieszczęśliwy, możesz być samotny. Możesz być odrzucony, zdemonizowany, jak sobie życzysz. Od ciebie to w ogóle zależy. Możesz cierpieć, jak chcesz. Chcę pokrótce opisać najpierw przypadek Hioba, a potem chwilę później przypadek Pawła, opisany w drugim liście do Koryntian 7:10. Bo to są rzeczy, gdzie religia na nich zawiesza swoje formy nauczeń i uczy nas, że jednak cierpienie w życiu człowieka jest dopuszczane przez Boga i może się pojawiać. Hiob, człowiek, który, właściwie księga Hioba, najstarsza księga w Piśmie Świętym, nie ma starszego manuskryptu. Czas, kiedy żyje Hiob, jest trudny do określenia. Nie wiemy, kiedy to się dzieje wszystko. Dokładnie. No, są różne, ale nie wiemy. Czy to jest przed Mojżeszem, czy to jest po Mojżeszu, no nie wiemy gdzieś. Gdzieś to się na wschodzie dzieje. No i widzimy, że ten Hiob, wyznawca Boga. Wyznawca Boga. I tutaj mamy historię barwną, która pokazuje, że przychodzi któregoś dnia sobie, a szatan do Boga i on tam przed Bogiem, zaczyna się z Bogiem, jakby tutaj o Hioba spierać. Dobra? Wielu ludzi, opierając się na tym fragmencie, mówi, że diabeł ma dostęp do Boga. Ja mówię,
nie ma diabeł dostępu do Boga. To w ogóle nie tak jest. Zresztą jak was uczyłem na temat Biblii, no to ja wam pokazałem, że Biblia, ona, to nie są zapisy natury historycznej. Tam niektóre rzeczy są historyczne, niektóre to w ogóle nie są historyczne. Jedne rzeczy są, rzeczy się wydarzyły, inne to się nie wydarzyły nigdy. Bo Biblia to nie jest księga historyczna. To jest duchowa księga. Jezus bajki tam opowiadał różne, opowiada te wszystkie przypowieści, to bajki były. Tam nigdy nikt nie szedł z Jerycha, z Jerozolimy do Jerycha, tam królowie jacyś, to w ogóle to rozumiesz. On im opowiadał te przypowieści, był nazwany terapeuta tam. Tak naprawdę terapeuta, on terapię im robił w ogóle Jezus, nie? Bajki im naprawiał w ogóle wszystko. To nie o to chodzi. To dużo rzeczy, to nie tak się czyta, to jest natchnione, ale to w ogóle nie oznacza, że były tam pewne rzeczy, były historyczne, pewne nie były. To jest nieistotne. Nie wolno tych rzeczy mieszać. No i teraz, jak to jest? No jest historia opowiedziana u Hioba i co ta historia ma pokazać? To nie chodzi o to, że to diabeł przychodzi przed Boga, stanął przed Bogiem i mówi tutaj, daj mi Hioba. To bzdura jest, bzdura. Natomiast pokazuje to nam pewną bardzo ważną rzecz. Ano taką rzecz, że diabeł, on to dosyć odważna postać jest. A może nawet nie tyle odważna, co wycwaniona. To wycwaniona postać. I on wie, że ma prawo, podkreślam, ma prawo dotknąć człowieka, o ile ten człowiek chodzi poza prawdą Bożą. Ja wam zaraz pokażę w ogóle też mentalnie, o co chodziło z Hiobem. Dlaczego ten diabeł ten dostęp tam dostał. No ale to za chwileczkę. Natomiast widać tutaj, że jest cały system tutaj opisów cierpienia Hioba. No i ten początek taki piękny, Hiob był najbardziej sprawiedliwy na wschodzie. No i potem, że ten Bóg mówi do szatana, zobacz, wiesz, takie, zobacz, on to najbardziej taki sprawiedliwy Hiob. Że Bóg się chwali, w ogóle wyobraźcie sobie? Że Bóg się chwali przed diabłem Hiobem. Takie, przed diabłem, wiesz, Bóg i diabeł, taki jak Fiutek krasnoludka. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz on w ogóle stoi, teraz Bóg taki teatr ma, tu wielki Bóg, tak? I tutaj taki diabeł i Bóg mu opowiada historię o Hiobie. Przecież to jest groteska jakaś. To groteska jest, to w ogóle to jak to ubrać? Nie wiem, to tak nie było. To nie ma czegoś takiego. Że to Bóg teraz robi teatr przed ciebie, przed diabłem, żeby Hioba pokazać. On jak się chlubi Hiobem. W ogóle chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Cała księga Hioba, tak? To jest prorocze poselstwo Mesjaszu. To jest na dzień dobry. Tak? O Mesjaszu. W ogóle te cierpienia, w ogóle to są cierpienia Mesjasza, w ogóle to w ogóle do Jezusa nas wszystko prowadzi i tak dalej. Bo sama osoba Hioba to tutaj nie odgrywa takiego. No i 28 rozdziałów, tak? Hiob ględzi. A dlaczego? A po co? Przychodzą jego koledzy, jeszcze gorsze, proszę ciebie, marudy niż on, rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, tam wszystko się w ogóle robi, jeden wielki kocioł i tam chyba w 29, już nie pamiętam dokładnie rozdziale, przemawia Bóg nareszcie do Hioba, tak? I co Hiob mówi? Wycofuję wszystko, co powiedziałem. To tak na dzień dobry chcę, żebyście zrozumieli. Jak wam jakiś teolog religijny będzie mówił, co tam się działo, to powiedzcie, że w 29 rozdziale Hiob się wyparł wszystkiego. I powiedział, już nie wiem nic. Nic już nie wiem. Te moje wcześniejsze w ogóle wypowiedzi wyrzucam do kosza. Hiob w ogóle sam kapituluje przed tym wszystkim. A Bóg mu zadaje proste pytania w ogóle, czy on w ogóle, wiesz, czai hipopotama. Wiesz, mówi, ty masz pojęcie o hipopotamie? Nie masz? No to co ty o życiu wiesz? Taki Bóg, człowieku. Od razu go wypionował w ogóle. A potem mu krokodyla opisał. Szok. Takie poważne sprawy ma baba go zostawiła, człowiek mu trądu dostał, koledzy go odrzucają. Wszystko stracił, a ten mokry popotrafił. Kurczę, człowieku, jak ja takie rzeczy czytam, ja mówię, Boże, co to jest? A Bóg mówi, na pewno nie ziemia. Na pewno nie ziemia, to nie są ziemskie sprawy. Chodzi o to, że to dobrze, że Bóg z ziemi nie jest, ludzie. Chodzi o to, że Hiob cierpi.
Ale Hiob cierpi nie dlatego, że Bóg dopuszcza cierpienie. Hiob cierpi dlatego, bo otwiera się na diabła. Jak się Hiob otwiera na diabła? Przez lęk. Hiob to lękowa postać. Każdego ranka Hiob wstaje i składa ofiary o swoje dzieci. Przecież się boi o dzieci. A by potem nam gdzieś jest powiedziane, że spotkało mnie to, czego... Jasne! On dochodzi powoli do tego, że przyszło na grzesznika to, czego się bał. Moja żona całe życie bała się szczurów. Ale bardziej się bała, że jak będzie się działa na sedesie, to z sedesu wyjdzie szczur i ugryzie ją w tyłek. Człowieku, jesteśmy na marszu dla Jezusa, ja tam głosiłem wtedy na tej platformie, kupa ludzi, a potem poszliśmy, słuchajcie, potem do Pizza Hut zjeść sobie pizzę. Na Starówce, tam naprzeciwko zamku. I słuchajcie, i ona poszła potem do toalety, ja już wyszedłem i słyszę, krzyk wylatuje spodnie spuszczone do połowy. Rozumiesz? Sedesem wyszedł szczur, smyrnął ją nosem po tyłku. A ona mówi, a ja w ogóle z tego sedesu wystrzeliłam, zobaczyłem tego szczura, a przez głowę taka myśl. I przyszło na grzesznika, do czego się obawiał. Przecież strach ściąga do twojego życia, tak? Rzeczywistość. To ciągnie człowieku, bo to jest w ogóle prawo przyciągania właśnie. Bała się i przyszło, normalne. Jak mogło nie przyjść? Kiedyś ten szczur musiał tam wyjść. Wołała go. Ona go wołała. Rozumiecie? Ten lęk przez lata wołał tego szczura. I on tam przyszedł. Ona go wołała, zanim on się urodził. Z piekła go wywołała, człowieku, jeszcze. Rozumiesz? Szok. Hiob się bał. Otworzył się na diabła. Diabeł miał dziurę. Rozumiesz? I mógł wjechać w niego. I wjechał. Bóg nie zesłał cierpienia na Hioba, żeby go czegoś nauczyć. Nie wolno wam nigdy dać się w ogóle otumanić religii, że Hiob cierpiał. Hiob cierpiał, bo co? Bo chciał. Bo chciał. Jak się opamiętał później, tak? To cierpienie się co? Skończyło. A skutkiem było co? Błogosławieństwo podwójne. I czasami jeszcze teolodzy mówili, no tak, ale dzieci dostał tyle samo. Słowo honoru. Ja ludziom tłumaczyłem coś, ja mówię, ty mądry, a tamte co umarły? Skąd wiesz, że nie przyjęły Jezusa, jak Jezus potem głosił, proszę ciebie, przez 3 dni duchom będącym w więzieniu? Masz na to jakieś dowody, że dzieci Hioba nie oddały życia Jezusowi? Bo ja proroczo oglądam tą sprawę, że oddałem. Bo jak Bóg dał podwójnie, to wszystkiego dał podwójnie. Ja takiego Boga znam. Uczciwy do bólu. 6 dzieci jest w niebie. Hiobowskich. Spotkamy ich wszystkich. I dziewczyny, i chłopaki. Chodzi o to, że Hiob cierpiał, bo chciał cierpieć. Hiob zrobił dziurę, rozumiecie, w rzeczywistości duchowej w swoim życiu, dlatego cierpiał. Otworzył się, bał się i ściągnął do swojego życia samego Lucyfera. A Bóg wcale nie pozwolił uderzyć w Hioba. Bóg nie miał wyjścia. Bo kiedy człowiek się otwiera na diabła, to Bóg nie może go zamknąć na siłę. To, co jedynie Bóg mógł zrobić, to ustał za Hiobem, tak? I kiedy diabeł przyrżnął w Hioba, to się rozbił na Bogu. On Hioba przebił, tak? A wtedy Bóg złapał go za łeb, tak? I powiedział, stop. Trafiłeś na mnie. Bo ja zawsze jestem z Hiobem. Ale nie wolno myśleć, że Hiob cierpiał, bo Bóg dopuścił cierpienie. Bogu nic do tego. Bóg tutaj ratuje Hioba. Bóg na nic nie pozwala. Bóg nie ma wyjścia.
Bo diabeł jest wycwaniony i diabeł wie, że jak Hiob zrobił dziurę w swojej zbroi, tak to nazwijmy na potrzeby tej rozmowy, tak? To dlatego można było w niego sobie uderzyć. I następny, Paweł, który też zrobili z Pawła cierpiętnika. Drugi list do Koryntian 7:10, że też Paweł cierpiał. Jest napisane, trzykrotnie prosiłem Pana, i tutaj jest napisane, że został we mnie posłany kolec, niczym posłanie z diabelskim, aby mnie w ogóle uczyć, w ogóle pokory różnych rzeczy, tam w ogóle takie teksty rzuca, nie? Trzykrotnie prosiłem Pana w tej sprawie, żeby odstąpił ode mnie, a Pan powiedział, wystarczy, że masz łaskę moją. I teraz to bierze jakiś religijny gacyk i proszę Ciebie i mówi, no, a Paweł co? Też cierpiał. Miał cierń Pawłowy, teologia cierpienia Pawłowego. Paweł nie miał żadnego ciernia. Przede wszystkim z tych tekstów wynika jasno, tak, że to diabeł uderza w Pawła. Diabeł. I teraz czym to jest? Teolodzy religijni mówią tak, to była jakaś choroba. Wzięli dwa jeszcze wątki z Pisma Świętego, jeden taki, że Paweł tam spadł z konia i oślep. A drugi, proszę Ciebie, wzięli z listu do Galacjan, proszę Ciebie, gdzie Paweł mówi, gdybyście mogli, to swoje oczy byście mi oddali. Więc doszli do wniosku, że Paweł, proszę Ciebie, ślepł. I mówią, Paweł też miał chore oczy. I mówi, skąd Ty wziąłeś, że miał oczy chore? No z tych wersetów, ja mówię, Ty jesteś w ogóle normalny. Mówię, jak można takie teologiczne złożenie zrobić, bo to człowieku rozumiesz, to wyszło w ogóle cielestwo magubami z tego wszystkiego. Bo tutaj spadł konia i oślep. Proszę Ciebie, potem, proszę Ciebie, on mówi do Galacjan, że gdybyście mogli, to byście oczy mi swoje oddali, to teraz teolodzy twierdzą, proszę Ciebie, że Paweł miał cierń, że oczy słabły mu i że on się teraz modlił, proszę Ciebie, ale Bóg dalej go tam nie wysłuchał, powiedział, masz moją łaskę, więc masz siłę do tego, żeby wytrwać w cierpieniu. No kurczę! Teologia cierpienia Pawłowego. Prawda jest taka, że Paweł tutaj jest w największym ogniu prześladowań. To są potężne prześladowania na Pawła tutaj. I Paweł przychodzi do Boga i mówi do Boga, tak? Jest mi ciężko, Ojcze. Ze wszystkich stron ze mną jadą. Wszyscy mnie zostawiają. Odchodzą ode mnie. Szczerze Twoje... Ja rozumiem Pawła. Ja rozumiem ten krzyk Pawła do Boga, który jest prześladowany ciągle, tak? Który bez przerwy, z każdej strony ma opresję. Ja w ogóle Pawła uważam za człowieka, a nie za cyborga, wiecie? To ja uważam do człowieka, a nie cyborg. Ja nie uważam, że my cyborgami jesteśmy. To nie jest kwestia, że my nie możemy się rozwalić na kawałki przed Bogiem. To jest kwestia czegoś innego. Rozwal się na kawałki przed Bogiem, ale potem się poskładaj przed tym Bogiem, ok? Ja się też rozwalam na kawałki przed Bogiem. A potem się składa do kupy, wstaje i idę dalej. To człowiek. Diabeł w niego uderza za pomocą prześladowań. Kamienują go, zostawiają, oszukują, fałszywie oskarżają. Wy wiecie, że on 12 lat odsiedział w więzieniach? 3/4 jego listów to są grypsy wysłane z więzień. W ogóle nie przez niego pisane, tylko przez Tymoteusza albo przez tych, co przychodzą. Rozumiesz? Powinien być napisane gryps świętego Pawła apostoła do Koryntian. Nielegalnie, proszę Ciebie, pisane ręką Tymoteusza, na przykład. Tak powinno być napisane. 12 odleżał człowieku. Takie było życie Pawła. Cierpiał. Nie było mu dobrze. I teraz on dostaje informację, wystarczy, że masz łaskę moją. Co to oznacza, że wystarczy? Ta łaska to nie jest coś, tak? Co tutaj jest jakaś taka, o, wystarczy, że masz łaskę, to sobie teraz cierp, Pawle. Nie! On mu tutaj mówi, Pawle, ty jesteś w łasce mojej, a więc posiadasz moją zdolność do tego, tak, aby wytrzymać każde prześladowanie. Ponieważ co? Sam się na to zdecydowałeś. I teraz tu poruszam temat, o którym powiedziałaś przed chwileczką, że my, to od nas zależy, czy jesteśmy prześladowani, czy od nas zależy, czy cierpimy, czy nie cierpimy, tak? I my, za wyjątkiem jednego przypadku, tak, w ogóle nigdy nie powinniśmy się otwierać na cierpienie. Ale jeżeli będziesz chciał szerzyć królestwo,
i podejmiesz decyzję zapłacenia każdej ceny, to ceną to może być cierpienie. I będziesz musiał o tym zdecydować. I to jest ten krzyż, który Jezus mówi, że nie. Nie, to nie jest krzyż, to nie ma nic wspólnego z krzyżem. To jest twoja decyzja o cierpieniu. O cierpieniu, jeżeli chcesz, bo nie musisz. Też Bóg cię do tego nie naciśnie. Nie będziesz nigdy naciśnięty przez Boga, żeby życie oddać za królestwo, tak? Żeby spędzać czas z ludźmi, żeby w ogóle swoje pieniądze siać w królestwo. Nigdy Bóg nie będzie ci kazał tych rzeczy robić. Ale jeśli zdecydujesz, rozumiesz, to licz się z tym, że będzie ból. Idź do ludzi, a będą chcieli ci przegryźć gardło. Rozumiesz? Idź tam, gdzie diabeł zbiera żniwo, a diabeł będzie chciał cię zabić. Diabeł chciał mnie zabić wielokrotnie fizycznie. Fizycznie. Cierpiałem, ale zdecydowałem się na to. Rozumiecie? Pierwszy kościół, kiedy założyliśmy, pracowałem, prowadziłem kościół i próbowałem jeszcze żyć w rodzinie. Na lodówce naszej wisiał grafik spotkań moich z moją żoną w naszej kuchni. Wiele lat nie mieliśmy ani jednego dnia wolnego. Przez kilka lat spałem godzinę, dwie, trzy na dobę, ogłaszając przez wiarę, że śpię 8, 9, 10. Po prostu. Ale ja tego chciałem. Rozumiecie? Ja powiedziałem, ja się na to piszę. Piszę się na to, Panie Boże mój. Piszę się, że będziemy brali nasze dzieci pod pachy i będziemy szli i szerzyli królestwo. Rozumiecie? Pisze się na to. W naszym pierwszym kościele, który założyliśmy w ośrodku dla bezdomnych, zanim i w drodze, kiedy tam jechaliśmy, to ogłaszaliśmy, że nie pogryzą nas wszy. Byłem mistrzem brania autorytetu nad w ogóle gryzieniem przez wszy. Mnie i całego domu mego. Po czym przez wiarę wpuszczałem nasze kilkuletnie dziecko w ogóle w tą atmosferę zawszonego domu dla bezdomnych i bawiło się z tymi dziećmi, nie było ani razu ugryzione przez wsze. Czy wiesz? My się na to godziliśmy. Rozumiecie? Zawsze się godziliśmy. Godziliśmy się, żeby wszystko położyć na rzecz królestwa. Czy jest cierpienie? Jest. Ale żadne inne cierpienie do mojego życia nie przychodziło. Chyba że straciłem orientację. Rozumiecie? Jak się traci orientację, to wiecie co jest. Jak kaczka traci orientację, to drukuje dupą. I tak jest też z człowiekiem, który tak robi. Traciłem orientację i wtedy diabeł przychodził. Byłem jak Hiob. Rozumiecie? Bo straciłem orientację. Ale jeżeli nie tracisz orientacji, stoisz w pionie, w Bożych prawidłach, to nie masz prawa cierpieć. Cierpienie jest nielegalne w twoim życiu, chyba że je sam wybierzesz. A wybrać je możesz tylko wtedy, kiedy jest ono związane z szerzeniem królestwa. W innym wypadku nigdy nie powinieneś się godzić na żadne cierpienie. Na żadne. Bo masz to zagwarantowane w krzyżu Golgoty. Ponieważ Chrystus raz cierpiał. Rozumiecie? A jeśli już zdarzy się, że stracisz orientację, i cierpienie się pojawi w twoim życiu, to pamiętaj o tym, co mówiliśmy na początku. Końcem cierpienia jest zmartwychwstanie. Twoim zadaniem nie jest w ogóle grzebanie się, dlaczego cierpię, tak? Tylko natychmiastowe rozwalenie tego w duchu i powiedzenie won diable! Won od każdej dziedziny mojego życia. Won od mojej duszy, od mojego ciała, od moich dzieci, od moich pieniędzy, od moich przyjaciół, relacji. Won! Bandyto. Nie będę cierpiał, bo Chrystus za mnie cierpiał. Chrystus za mnie cierpiał. To było też moje wyznanie przez wiele miesięcy. No Chrystus za mnie cierpiał, Panie Boże mój. Chrystus.
Jest taki wierszyk, napisałem, jestem stary, ale jary, no bo jestem z ruchu wiary. Takiego zgreda w zbroi umieściłem w internecie. Tam jeszcze dalej, bo już nie pamiętam dalej. Napisałem, że zamierzam żyć 120 lat na ziemi, w szczęściu, zdrowiu, pomyślności. Nie będę chorował, nigdy niczego mi nie będzie brakowało i zawsze będę szczęśliwy do końca, potem odejdę do Pana w chwale. Zaczęli dzwonić, co Ty robisz? Ja mówię, co ja to co robię? Prawdę mówię. Nie zamierzam cierpieć, a o co Ci chodzi? Masz z tym problem, że nie zamierzam cierpieć? No ale wiesz, Arturze, nie Arturze, tak? Tylko ja wiem, że nie zamierzam cierpieć, bo Chrystus raz cierpiał. No ale wiesz, jak się popełni błąd, to też przychodzi cierpienie. Ja mówię, słuchaj, to jest krew Jezusa, obmywam się, wstaję, idę dalej, bo On cierpiał za grzechy moje. Nie zamierzam cierpieć za grzechy swoje. Kto to powiedział, że mam cierpieć za grzechy swoje? Z jakiej przyczyny? Dlaczego ja mam cierpieć za swoje błędy? Zobaczcie, jakie to nieładne, co mówię teraz. Nie, no ale prawda niby. Ale to jest prawda! Dlaczego mam cierpieć za swoje błędy, skoro Chrystus raz cierpiał za grzechy Arturka? Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Dlaczego miałbym cierpieć? Nie będę cierpiał. Jedynie wtedy, kiedy zdecyduję się na cierpienie. Rozumiesz? I musisz być tego świadomy. Nie możesz się też bać. Rozumiesz? I nie możesz też myśleć, że kiedy, wiesz, będę się uświęcał, to będzie cierpienie przychodziło. Człowieku, to jest nieprawda, że jak się uświęcasz, to... Ludzie na przykład myślą, że odchodzenie od grzechu to jest cierpienie. Wiesz, tak cierpię, bo świat mnie ciągnie. Ja mówię, ty, to nie jest żadne cierpienie, ty w ciele chodzisz, no. Jakie to cierpienie? No wiesz, no już nie mogę tam być, już nie mogę. A ty nie możesz ty być, cholera, widzisz. A ja mogę wszystko. A ja mogę i w burdelu, a ja mogę i wszędzie. A to chodzisz, Arturze, do agencji towarzyskiej? Ja mówię, nie chodzę. Ale nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że nie chcę. To jest ogromna różnica. Arturek też nie ćpa, nie dlatego, że nie może. Arturek się może nawąchać jak dzik i psalmy cytować. Ale Arturek nie wącha, bo nie chce. Bo to jest niepożyteczne dla Arturka. Wszystko mi wolno. A nie wszystko jest pożyteczne. Zobaczyłem, że koks jest niepożyteczny na przykład, tak? Że chodzenie do burdelu jest niepożyteczne. Ja nie będę cierpiał, bo nie muszę cierpieć. Ale jeśli zdecyduję się na cierpienie, to będzie to spowodowane tym, że chcę, żeby Królestwo się cierpiało. I tą mentalność musisz mieć. Nie wolno ci się z jednej strony ugiąć pod diabelskim pręgierzem cierpienia, z drugiej strony musisz być odważny, żeby podjąć w swoim życiu decyzję, w których, tak? Idąc szerzyć Królestwo, będziesz w stanie stracić wszystko. I to się nazywa duchowe funkcjonowanie. I te rzeczy się ze sobą łączą. Ale nie to, że ktoś choruje i mówi, wiesz, tak cierpię w imieniu Jezusa. Ja mówię, ty się po prostu rozchorowałeś, straciłeś orientację i zapomniałeś o krzyżu Golgoty, okej? Okay? Nie mów, że nie masz pieniędzy, dlatego po prostu, bo teraz cierpisz, tak cierpię, świat mnie naciska. Z Panem jestem i nie mogę pracy znaleźć. Ojejku, tak diabeł mnie dojeżdża. Czy ludzie takie bzdury opowiadają, że kurczę, że poznali Jezusa i teraz diabeł ich dojeżdża i oni przez to są chorzy, biedni, nieszczęśliwi. Teraz diabeł nas dojeżdża. Wielki diabeł i mały Jezusik. Przytulony do wielkiego cycka Marii. Takie coś nam przedstawili w tym chorym kraju. I potem w ogóle wszyscy tak trują jeden po drugim takie rzeczy. Jak strasznie cierpię, oddałem życie Jezusowi. Strasznie cierpię, a ja nie cierpię na przykład. Tylko wtedy cierpię, kiedy się decyduje na to, abyś iść i szerzyć Królestwo. Jeśli dzisiaj cierpię, to dlatego, że się zdecydowałem i wiem, jaki jest tego celem. W innych wypadkach nie cierpię i nie będę cierpiał. Nie będę cierpiał z uwagi na choroby, biedę, głupotę czy inne w ogóle rzeczy. Zamierzam być luźny przez całe swoje życie. Luźny. Nie cierpieć. Chrześcijanin nie musi cierpieć. Ale może, jeśli zechce. Bóg nie zsyła cierpień. Bóg niczego nie uczy nas przez żadne cierpienia. Który dobry ojciec,
Swojemu dziecku ześle cierpienie. Który normalny, zdrowy na umyśle ojciec powie: dziecko kochane, tak bardzo cię kocham, ale żeby cię czegoś nauczyć, to ci załaduję ślepotę na 15 lat. Będziesz ślepy 15 lat, to się nauczysz dopiero kultury osobistej. Poprawimy rakiem, przed 60 cię uzdrowię łaskawie, będzie pięknie. Będziesz doskonały? Bzdura! Cierpienie niczego nie uczy. Rozumiecie, o co chodzi? Nie uczy niczego. Ja się w życiu nie nauczyłem niczego przez żadne. Te sformułowanie, że się uczymy na błędach, to nie. My się nie uczymy na błędach, my się przestraszymy po prostu popełniania błędów i już tego nie chcemy więcej robić. No to nie jest nauka żadna. Nauka to polega na czymś innym. Nauka to jest w szkole. Rozumiesz, o co chodzi? A jak ty się sparzyłeś o ogień, bo wsadziłeś łapy do ognia, to teraz, a teraz pamiętasz, żeby nie wsadzać łapy do ognia, to nie jest nauka żadna. Ty się po prostu poparzyłeś. I teraz cię zabolało i ty pamiętasz ten ból. Nauka to by była wtedy, kiedy byś posłuchał nauczyciela, który by powiedział tak: nie wsadzaj ręki do ognia. A ty byś nie mówił: sprawdzę, czy ma rację. Ten uczniem jest ten, który słucha i wykonuje, a nie jest uczniem ten, który doświadczenia przechodzi. Bóg nie uczy przez doświadczenia. Nie uczy. To w szkole takiej jednej polskiej, charyzmatycznej uczą tak. Mam podręczniki tej szkoły w domu. Nawet magistra można dostać po tej szkole. Taki mają dział tam, proszę ciebie, cierpienie w ogóle. Nie cierpienie, tylko doświadczenia. Doświadczenia pańskie. Wypisują właśnie te wszystkie precedensy. Hioba, Pawła i te inne. Wiecie, o co chodzi. Uczą tego ludzi, a potem ten kaznodzieja wychodzi, proszę ciebie, on do ludzi mówi: tak, bracia i siostry, to Pan nas uczy tego. Agata, żona moja, jak jeszcze byliśmy w kościele zielonoświątkowym i wierzyliśmy w tym pierdołom różnym, dostała takiej choroby. Pojawiły jej się takie krosty na całym ciele. Swędziało ją to, czego my nie robiliśmy. No bo oczywiście byliśmy przekonani, że to w ogóle Pan nas czegoś uczy tutaj. Ja klęczałem i się modliłem: Panie, niech to na mnie spadnie, bo tak ją kochałem. Mówię: niech ja mam te krosty bardzo, teraz, a ona niech nie ma. Tak? Tak ja miałem taką rodzaj, bo byłem dzielny wojownik zielonoświątkowy, taki pentakostal, rozumiesz, świętości. I teraz ja tutaj załatwiam tą sprawę, ostro na siebie biorę to wszystko, rozumiesz, o co chodzi? Olałem krzyż, wywaliłem na cholerę rany i sińce Jezusa, jak mogę to na siebie wziąć. Wiesz, jestem konkret. Jestem lepszy niż Jezus. Wiesz, o co chodzi? Jezus do kwadratu, podwójny jestem. Ja biorę to na siebie, ta się dzisiaj drapie, płacze. Człowieku, jedziemy do zboru, kładą ręce, proszę ciebie, kładą ręce, wszystko mogę położyć, nogi człowieku, wszystko położyli już i teraz wyjaśniają nam wszystko Hiobę. Wyjaśnili nam, dlaczego to musi być. No więc wracamy, w ogóle musi być. No i w tym czasie ja zaczynam chodzić do takiego charyzmatycznego kościoła w Warszawie. Agata mówi: chodź tam ze mną. Poszła raz, mówi: nie pójdę, bo ten pastor się drze. Mówi: nie pójdę tam, mówi, on jest strasznie jakiś dziki, mówi: nie pójdę, mówi, swędzi mnie, nie pójdę. Boli mnie wszystko, dobrze, załatwiamy, do szpitala, w szpitalu nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, nic nie wie, nic. Ja mówię: Agata, proszę cię, chodź do tego dzikiego pastora, bo on jest jakiś taki inny. No dobrze, pójdę. Przyszliśmy do tego kościoła, usiadła, ja poszedłem do tego pastora, mówię do niej, on tak przyszedł i mówi: ile lat jesteś wierząca? A ona mówi: 2 lata. A on mówi: to nie módl się, bo nic nie wiesz o modlitwie. W ogóle ona od razu mówi: jak? No wiecie, o co chodzi? Ma rasować zielonoświątkowczyni, czy tam jak to się nazywa? Pentakostalka, czy tam coś. Rozumiesz? Ja nie umiem się modlić. Dobra, mówi cicho, mówi księdze. Mówi tak: diable, znasz mnie. Mówi: wiesz, mówi, że siedzę z Jezusem Chrystusem na tronie Boga. W imieniu Jezusa teraz, mówi, wyjdziesz z jej ciała. I nie dotkniesz więcej tego ciała. Won! I poszedł, ja mówię, ale się pomodlił. Ja pierwszy raz takie modlitwę słyszałem. A potem do niej taki przyszedł z Ukrainy jeszcze jeden i mówi do niej: siestra, ja nie wiem, czy to jest z Pana, czy to nie z Pana, ale ty jak wrócisz do domu, to ty weź swoich musztardy, wrzuć do wanny, zanurz się 3 razy, ty zdrowa będziesz. Ja mówię: koniec. Kongo, pierwsze ligi. Nie odzywamy się już do samego domu. Wieczór. My w domu też się nie odzywamy.
którą cierpię. Patrzę, idzie Starebsko. Idzie, niesie to Starebsko, proszę ciebie, woda na lany. Proszę ciebie, wali te Starebsko, zamieszała. Raz się, ja wyglądam, wiesz, nie? Więc mi coś na łeb spadnie za to wszystko jeszcze teraz, wiesz, o to ja rozumiesz, cały jesteśmy ręci zielonośrodkowcy, w ogóle, wiesz. Zobaczcie, raz się zanurzyła, drugi raz, trzeci raz wyszła, wytarła się ani jednej krosty. Ani jednej krosty. Wszystkiego, rozumiecie, o co chodzi? My na kolanach liczyliśmy, mówimy, Panie Boże, gdzie my jesteśmy w ogóle, o co chodzi? Rozumiesz? O co chodzi? A Bóg mówi, o wiarę waszą chodzi. O zrozumienie tego, jaki ja jestem. O zrozumienie tego, jaki ja jestem. Ale po co i tak kompletnie musisz tak gdzie było? Wiara po nic to gest proroczy. Po nic. Po nic. A po co jest namaszczanie olejem? A po co są różne rzeczy? Plucie na... I smarowali. To są po nic rzeczy. Po nic. Po prostu. To są tak zwane punkty kontaktu. To są punkty kontaktu. Po co Jezus pluje komuś w oko, robi błoto, kładzie potem? Przecież to w ogóle proszę cię. Kobieta przyjechała do nas do kościoła w okularach takich grubych. Po uwielbieniu podchodzi i mówi tak. Napluj mnie w oczy. Nie, to dwa razy nie trzeba powtarzać. Naplułem jej. Agata też jej napluła. Ona mówi, i to jeszcze taki jeden chłopak był, nie? Bo ona miała objawienie, żebyśmy my tam pluli w te oczy. Jeszcze mówi, ty mnie napluj w oczy. On przychodzi. Ona mówi, pluj! Jak trzeba! Jak jej chrachnął w te oczy. Poszła się potem, wytarła. Spotykam ją po miesiącu. Rozumiesz? Oczywiście bez okularów. Nie? Po 50 taka babka. Ona mówi, widzę, mówi, jak sokół. Koniec. Pytanie, dlaczego? To nie chodzi o plucie. To chodzi o wiarę. To chodzi o punkt kontaktu. To są punkty kontaktu. Punkt styku. Dokładnie, to jest punkt tylko to, ja widziałem już masę tak różnych rzeczy. Chodzi o to, że my zostaliśmy nauczeni prostej sprawy. To nie Bóg był autorem choroby. Bóg nie jest autorem żadnej patologii, żadnej choroby, żadnego nieszczęścia i żadnego cierpienia. Bóg nie ma z tym nic wspólnego, niczego nas przez to nie uczy. Chrześcijanie nie muszą cierpieć, jesteśmy wolni jak dzik na zakręcie. Możemy cierpieć tylko wtedy, tak? I powinniśmy się decydować na to, jeśli to ma szerzyć królestwo. Ja się zdecydowałem na taką formułę. Ja jestem zdecydowany na to, ok? Ja podjąłem decyzję. Mówię, Panie Boże, bez względu na wszystko idę szerzyć królestwo. I nie będę się zastanawiał, czy dostanę w łeb, czy w łeb nie dostanę. Bo w mojej Biblii jest napisane, że mam łeb twardy jak krzemień. Tak? Jak u Ezechiela. Se mogą na mnie ręce połamać najwyżej. I to jest w ogóle... Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli dokładnie zjawisko cierpienia. Bo to nas naprawdę mocno interesuje, bo nam nie wolno myśleć, że coś tam się dzieje w życiu, teraz Pan nas czegoś uczy, jakiś dramat, jakaś sytuacja, o diabeł jest silny. Diabeł w ogóle nie jest silny. W ogóle nie jest silny. Diabeł to jest kłamca. Kłamca. Chodzi, ryczy, udaje kogoś. Bezzębny pies. Tak? Który ma tam jakąś historyjkę po prostu i udaje, że on jest kimś. Wielki ktoś. Wiecie, jak ja trenowałem karate, to nas sensei uczył prostej rzeczy. Pamiętaj, im kto jest większy, tym go łatwiej trafić. Mówi, obawia się tych mniejszych. Mają mniejszą powierzchnię, żeby złożyć cios. Im większy, tym większa powierzchnia do trafienia człowieku. Diabeł. To oszust. Nie musisz cierpieć. Amen.